Panie trenerze, dla Obornik to wielki zaszczyt, że pana tutaj gościmy. Jak pan ocenia organizację turnieju? Azofir Oborniki to jest grosse Erda z Hiller dabei, wie bewerden die Organisation von dieser Turnier. Ja, also erstmal sind wir sehr gerne hier. Wszystkim jesteśmy tutaj bardzo chętnie. Das ist ein Jahrgang, der die Zukunft einfach darstellt und da haben wir uns drum zu kümmern und deswegen kommen wir auch immer gerne. Jest to rocznik zawodników, który będzie świadczył o przyszłości piłki ręcznej, dlatego my też chcemy się o nich troszczyć. Wir haben leider aufgrund anderer Termine nur die letzten beiden Tage sehen können, aber ze względu na nasze inne terminy mogliśmy tylko ostatnie dwa dni tutaj zobaczyć. Die waren sehr aussagekräftig und wir haben tolle, spannende Spiele gesehen. Ale widzieliśmy tutaj kilka naprawdę emocjonujących meczy. Wir haben, was mich sehr begeistert hat, auch eine volle Halle gesehen, mit viel Support, mit großer Unterstützung. To, co mnie naprawdę tutaj zaskoczyło pozytywnie, to jest to, że widzieliśmy pełną halę tutaj na prawie na wszystkich meczach. Und das ist das, was unsere Sportart weiterbringt, deswegen bin ich sehr zufrieden. I to jest to, co naszą dyscyplinę pcha do przodu, dlatego bardzo chętnie tutaj przyjechałem. Czy podczas tego krótkiego pobytu doszedł pan zawodników, których by pan widział w swojej kadrze seniorskiej? Während der kurz auf Van Hall haben Sie die Spieler gesehen, die in Zukunft in Nationalmannschaft Kader spielen können? Na, erstmal bin ich ja nicht der zuständige Trainer dafür. Also, przede wszystkim nie jestem odpowiednim trenerem tutaj dla tego rocznika, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Aber sicherlich ist es so, dass wir auch immer querbeet gucken. Wir gucken uns auch Jugendtrainingseinheiten an. Ale my też patrzymy na kadrę B i także na treningi drużyn młodzieżowych. Wir kümmern uns ja auch immer noch ums B-Team. Also das macht schon Sinn, dass wir uns die Spieler angucken und wir haben eine Vielzahl an Spielern gesehen, die sehr interessant sind. Też troszczymy się o kadrę B i o młodszych zawodników, którzy w przyszłości będą chodzić do reprezentacji, dlatego to miało sens naprawdę tutaj przyjechanie, obserwowanie tych nowych młodych zawodników, którzy naprawdę niektórzy byli bardzo interesujący. Aber erstmal hat natürlich die polnische Föderation dieses Jahr selber eine Euro mit diesem Jahrgang, also das ist erstmal wichtiger. Ale przede wszystkim Związek ma w tym roku organizację turnieju dla tego rocznika Mistrzostw Gdańsku, także to jest najważniejsze zadanie. Jak pan porówna poziom Mistrzostw Polski a Mistrzostw Niemiec, jeżeli ma pan kontakt z juniorami w Niemczech? Haben Sie auch Kontakt mit jungen Turnieren in Deutschland? Wie können Sie das vergleichen, Niveau in Polen und in Deutschland? Ja, ich denke, das lässt sich sehr schwer vergleichen, weil einfach die Masse an Spielern eine wesentlich größere in Deutschland ist. Trudno to jest porównywać, ponieważ ilość zawodników turniejów jest o wiele większa w Niemczech. Wir müssen halt gucken, dass wir mit sehr, sehr wenigen Spielern und einer kleinen Auswahl trotzdem ein sehr strukturiertes Spiel hinbekommen können. Możemy być zadowoleni, że niektórym, że pomimo tych niewystarczającej ilości zawodników można oglądać czasami dobrze zorganizowane mecze. Was eben den internationalen Ansprüchen gereicht. Które świadczą o tym, że możemy osiągnąć poziom międzynarodowy. Aber wir sind sehr, sehr positiv angetan von dem, was wir die zwei Tage gesehen haben. Ich möchte gar keine Vergleiche mit anderen Nationalitäten haben. Nie chciałbym porównywać z innymi krajami, ale jesteśmy naprawdę pozytywnie zaskoczeni tym, co tutaj zobaczyliśmy. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass die Nationalmannschaft dieses Jahr ein gutes Turnier im eigenen Land spielen kann. I uważam, że drużyna rowa tego rocznika na pewno będzie mogła zagrać dobry turniej w Polsce. Dziękuję za wywiad. Zapraszam następny raz do Obornik. Danke schön und ich werde sicher laden für die nächste Mal nach Oborniki. Sehr gerne. Danke. Dziękuję bardzo.